Cześć, cześć kochani, witajcie na kanale Ula z tej strony. Trochę wam zasłonię, chociaż widać mniej więcej, co tam jest. To są zaproszenia, zaproszenie ślubne. Drugie w moim życiu, które zrobiłam. Pierwsze wam podlinkuję na końcu filmu i w opisie. Będziecie sobie mogli zobaczyć. Ale ciekawe jest to, że i tamte, i te są z tej samej kolekcji ze Złotej Damy. Tutaj mamy trochę, uchylę już rąbka tajemnicy. Ja w ogóle nie robię zaproszeń ślubnych. Wizja zrobienia 50, 100 zaproszeń ślubnych jest dla mnie tak abstrakcyjna i tak odstraszająca, że absolutnie no, nie pisze się na to. Tak, chyba raz bym się zajechała, dwa bym się zanudziła i po prostu no nie. Ale moi znajomi poprosili o zrobienie zaproszeń ślubnych dla nich i zgodziłam się, dlatego że tych zaproszeń jest całe tyle. Są cztery i jedno pamiątkowe dla młodych, więc nie zastanawiając się długo po prostu powiedziałam tak, nie ma sprawy, chętnie zrobię, w ogóle pobawię się. I teraz się trochę bawię kolorystyką, znaczy fokusem, bo widzę, że tu jest ciemno, tu jest jasno i nie wiadomo, jak tą kamerę ustawić. No dobrze, mamy złotą damę, mamy kwadrat, mamy trochę złoceń, o, tak będzie widać, robionych po prostu tak, że tapowałam sobie palcem zamoczonym w kleju i na to odbijałam folię do złoceń, bodajże z Action albo skądś tam, no po prostu tam od pana do złoceń. Mamy też wianki, dwa wianki, świadomie godzili się na jeden, ale stwierdziłam, że taki 3D efekt, gdzie mamy właśnie sam liściasty wianek tutaj od środka na wkładce, a kwiatowy tutaj u góry, będzie takim fajnym wypełniaczem. Kartki są prawie takie same, ponieważ użyłam dwóch arkuszy, przepraszam, jednego arkusza w zasadzie papieru, jednego do tych czterech, a drugiego do tego pamiątkowego. I jedynie właśnie widać różnicę tutaj na tyłach. Zastanawialiśmy się przez chwilę, czy te kwiaty dawać na przodzie, czy jednak na tył. No i młodzi stwierdzili, że skoro na przodzie mamy i tak kwiaty i wianek, no to po prostu niech te tyły będą też takie ozdobne. No i widzicie, że to jest prawie takie samo i to też jest prawie takie samo. I teraz się poprawiam, bo faktycznie użyłam dwóch takich, bo przecież trzeba to rozłożyć, tak? Więc mamy dwa zaproszenia, nam wchodzą na jedną stronę 30 na 30. Ależ się motam. No, dlatego tak to nam wygląda. Nie wiem, to chyba było jakoś tak z arkusza. Coś takiego. No, a jedno zaproszenie jest z... Może wam odwrócę. Może wam odwrócę to tak. I jeszcze środeczek tutaj pokażę, że... No właśnie. Zastanawiałam się, jak włożyć tą wkładkę do środka i na początku sobie myślałam, no dobra, no to przykleję ją tutaj do tej tylnej części strony, ale potem oglądałam właśnie film z moimi zaproszeniami ślubnymi i tam się chwaliłam, taka dumna siebie, że przykleiłam tą pierwszą stronę wkładki, przykleiłam do tej przedniej strony i dzięki temu, jak sobie otwieramy, no to automatycznie nam się otwiera to zaproszenie na środku, tak? Czyli lecimy sobie tak i nam się otwiera od razu tak. No i stwierdziłam, że zrobię tak samo, zwłaszcza, że tutaj mamy to kółko i imiona, więc no nic tu ciekawego nie ma, tak? Przynajmniej nie było, bo nie od razu planowałam ten wianek tutaj. Ale no nic tu ciekawego nie było, a zobaczcie właśnie z drugiej strony,
Tutaj mamy totalnie nieciekawą drugą stronę tych wianków, ponieważ one były wycinane ze strony okładkowej tej kolekcji. No i niestety mamy właśnie napisy. Zastanawiałam się, czy mogę coś z tym zrobić, co mogę z tym zrobić. Być może można było mniejszą dziurę tutaj wyciąć i wtedy by mniej wystawało tych gałązek. Natomiast jeszcze się zastanawiałam, czy zakleić to czymś, no ale zaklejanie tych listków, potem wycinanie, troszkę mogłabym nie podołać. Dlatego pomyślałam, że jak sobie otworzymy od razu tą drugą stronę, no to nie będzie tak źle. Dobrze, miałam Wam jeszcze pokazać to jedno inne zaproszenie. W zasadzie ten arkusz się najbardziej młodym podobał. Niekoniecznie te groszki, które tutaj są, ale już przeboleli groszki. Natomiast właśnie te odcienie tutaj takie, dobra, to nie są szarości, ale no nie wiem, te ornamenty, które tutaj są i właśnie ta kompozycja z liśćmi, ta im się bardziej podobała, natomiast no właśnie, groszki. Dlatego tylko jedno zaproszenie jest takie, to jest właśnie dla nich, więc może mi się uda pokazać. Napisałam, że zapraszają siebie. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, że tak to wygląda. Zobaczymy, jak zareagują. Mam nadzieję, że się uśmieją. Dobrze, i teraz jeszcze według mnie najlepsza część, znaczy może nie najlepsza, bo te mi się też podobają, te zaproszenia. I w ogóle też jeszcze jedna rzecz jest taka, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj nie ma zwykłej bazy, białej bazy, tylko po prostu to zaproszenie jest ze skrapowego papieru. No fakt, jest troszeczkę gibkie, ale no to jest też 250 i to ma być produkt kolekcjonerski, więc stwierdziłam, że może tak zostać. Jakoś to nie jest album, który będzie milion razy wertowany, najwyżej będzie oglądnięty raz, nie wiem, postawione na komodzie albo po prostu schowane do szuflady, więc nic się temu nie powinno stać. I teraz właśnie ta najlepsza, nie wiem, efekt wow jak dla mnie, koperty. Kombinowałam jak koń pod górę, naprawdę z tej bigownicy takiej, która jest z Action do robienia kopert, bo bardzo chciałam zrobić z formatu A4 po prostu kopertę na to, ale za nic w świecie po prostu wychodziła mi za mała, brakowało mi dosłownie 2 mm, a i tak one mają 13,5, tak, 13,5 na 13,5 są. Więc no, jakbym miała 13 cm, to by się super zgrały, no ale niestety, no niestety. Więc zrobiłam sobie przerwę, poszłam zrobić kolację i wpadłam na pomysł, że przecież ta koperta nie musi być taka, wiecie, na 4, standardowa, kwadratowa, tylko może mieć klapkę u góry otwieraną, a tutaj brzegi sklejone i już jestem w stanie ją zrobić z kartki A4. Ale żeby było jeszcze lepiej, to użyłam do tego kalki. Te koperty są takie, są półprzezroczyste. Nie powiem, kalka jest wymagająca i bardzo się obawiałam tego. Miałam kilka prób, jak to zrobić, żeby nie było krzywo, żeby klej nie wyglądał tragicznie. Właśnie klej, a nie taśma. Taśma wygląda tragicznie. W sumie mogę Wam przynieść egzemplarz, który taki próbny. Bo i tak chcę wsadzić te zaproszenia do koperty. Zobaczycie, jaki jest efekt dzięki temu. Sekunda. Dobra, zobaczcie na prototyp. Tutaj mamy taśmę przezroczystą, która no okej, może jest trochę już wybrudzona na brzegach,
więc też no, nie wygląda najładniej, ale no, jest taka jakby żółtawa, no nie? I to wszystko jakby widać. A tutaj jest klej i w porządku trochę był taki za mokry, za cieknący i troszkę mi się zwinęło ten brzeg, ale myślę, że poza tym, że mamy taki podwójną warstwę tej kalki, no to absolutnie tragedii nie ma, prawie go nie widać, że on tutaj jest. I teraz najlepsze z tych wszystkich. Zobaczcie, jak wyglądają te kartki w środku. No po prostu takie przydymione, mleczne zaproszenia. I tu mamy chyba to jest to dla nich zaproszenie, więc też całkiem fajnie. A jeszcze kropeczkę nad i robi złoty sznurek. No po prostu, jak znalazłam tą złotą nitkę, no to byłam w niebo wzięta. Po prostu wydaje mi się, że idealnie pasuje do tej złotej damy, do tych złoceń na kartce. Ach, ach i ochy, ja jestem bardzo zadowolona z efektu. Mam nadzieję, że młodzi też będą, bo ile jeszcze zdjęcie takie z samym tym wiankiem kwiatowym im wysyłałam, tak nie widzieli z tym podwójnym. No i koperty specjalnie trzymam w tajemnicy, żeby mieć ten efekt wow, jak przyjdą odebrać. No mam nadzieję, że się zachwycą. A tak samo jak ja. Jak nie, to będzie problem, bo będę musiała na szybko robić koperty. No, ale mam nadzieję, że mi się mega spodobają. Tak samo jak mnie. A wam jak się podobają? Fajnie, nie fajnie? Jaki efekt? Pracujecie z kopertami? Znaczy, tfu, z kalką w ogóle. Jakie macie doświadczenia z kalką? Jest to dla was łatwy materiał do pracy, czy nie? W sumie zapomniałam, że mam tutaj tych obserwujących, którzy tylko oglądają, a nie niekoniecznie tworzą. Ale no, to wy możecie dać znać, jak wam się efekt podoba, a ci, co tworzą, to dajcie znać, czy pracowaliście z kalką. Jeszcze o coś chciałam zapytać. Aha, o zaproszenia w ogóle. Czy ktoś miał doświadczenia z zaproszeniami? Wiem, że na pewno niektórzy robią zaproszenia komunijne albo na chrzest, ale takie ślubne, ręcznie robione, tak? Niekoniecznie. Ciekawa jestem Waszych odpowiedzi. Będzie mi bardzo miło, jak się podzielicie ze mną w komentarzach nimi. A tymczasem dzięki za dzisiaj. Widzimy się następnym razem. Pa, pa!